Cześć, siemanko, witajcie z tej strony, z Max, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj oczywiście z nami jest Siekiera. Siema. Witamy was w kolejnym odcinku na moim kanale, seria Farmerzy z Elmrek. Jak widzicie, już jedzie Siekiera sobie po polu. Dlaczego? Ponieważ skosił tutaj sobie już sorgo. Ile oddało? 4,5. To dużo, niedużo, a to do kury już spałeś, tak? Tak. My już do kury wsypaliśmy. Co się zmieniło na naszej gospodarstwie, no to wstawiłem tutaj tylko bramę. Moim zdaniem teraz to fajnie wygląda, tak jak mówiłem, trochę przedłużyłem tą gospodarkę, teraz coraz fajniej. Moim zdaniem ta gospodarka zaczyna tutaj się pojawiać. Czy coś tu się zmieniło? Oprócz silasu gdzieś tam mogło się przesunąć parę centymetrów w tą czy w tamtą, ponieważ tutaj zawsze był taki wybój, trochę poprawiłem to. No i chyba tyle tutaj właśnie ogarnąłem wszystko, więc w dzisiejszym odcineczku kupujemy kolejne pole. Co ja koło siekiery robisz? Ponieważ kupujemy sobie to pole, duże i nieduże, moim zdaniem jest... O, prawie kupiłem to pole. Kupujemy to pole, ponieważ w sumie jeszcze stać nas na jeszcze byśmy chcieli. Kurde, kupujemy jeszcze jedno pole. Okay. Które? To 52, koło ciebie. 52... Poczekaj, bo wpierw muszę zobaczyć, ile kosztuje zbierasz kamieni. Właśnie, czy jakieś przyczyny 52 są? Coś, 4. 52 tysiące. Takie przyceny na przyczepy to są 0%. Aha, bo to ja się bawiłem. Czekajcie, maszyny, zbieracz kamieni. Rolki. Zbieracze kamieni 52 tysiące. To zostaje nam 130, 120, tak? No to kurde, chyba się na razie z tym wstrzymamy polem. Ile pole? 140. No to nie. Tak kurde na styk, ale dzisiaj jak mówiłem też będę się sobie pozbierać w końcu kamienie. I mi się wydaje, że tam póki ty skończysz, ja trochę tam pogruberuję, to pole powiększymy. I na tamtym polu będziemy zbierać sobie kamienie, bo tutaj po prostu to przyjechałem dwa razy, bo tutaj się trochę tam malowałem trawą. A na tym polu jedziemy, powiększymy, no i dzisiaj będziemy jeszcze zbierać sobie kamyczki. Będziemy sobie dzisiaj zbierać kamyczki, tutaj jeżeli chodzi o ten cypelek, to cypelek jest cały nasz, taki dostępny, że aż, tak, aż do rowu, więc... Tutaj nie będziemy tego pola powiększyć, bo tu jest przejazd, żeby tak po prostu sobie tego tak nie robić. Ale mi się wydaje tak czy siak, że pojedziemy chyba od tamtej strony na razie robić. A pola się powiększy oczywiście, to już tam później, bo to tam powiększy, że tam jest dwa przejazdy. To tam różnic nie robi. Po co uprawiamy to pole? Pole uprawiamy pod kukurydzę, mi się wydaje, bo tak czy siak będziemy coś tutaj chcieli robić, więc tutaj będzie kukurydza. Ogólnie wyszedł GPS do farminga, więc dajcie znać, czy mamy go wgrywać na naszą tutaj serię. Czy mamy wgrywać go na naszą serię? Tak. Lego. Więc odezwijcie się. To tam w sumie, jeżeli chodzi o GPS lot, to ja już tam mi tam prosto już nauczyłem się jeździć. W końcu przywyknąłem do tego. Tutaj chyba właśnie jak to wygląda z landem. Czy tutaj ja coś powiększę? Tak, to jest aż drogi nie, mamy. Do ściania, nie? Czy coś się fajnie potem przydaje, taki GPS? Więc tutaj widzę, że tutaj możemy trochę sobie powiększyć. No. Powiększyć sobie tu tak trochę jeszcze z przejaździk taki. O, byśmy sobie powiększyli to pole. Jak można. Oczywiście trawa pewnie, a jak zostaje. To na to nawet nie patrzcie. Tylko dużo nie powiększymy tego pola, ale no tak czy siak to jest najtańsze pole koło gospy, więc no po co to ma tak być w czyj kogoś, skoro no my to możemy sobie oczywiście zakupić. Teraz tylko trzeba prosto właśnie pojechać. Najgorsze jest to tworzenie pól, trzeba fajnie prosto jeździć. Jakby był GPS, powiecie, no to tak, byśmy to machnęli te pola prosto. Ale jakoś to się uda pomału powiększyć. Dobra, więc tak oto by wyglądało. Jest git. No i tak jak mówiłem, jeżeli chodzi o gospodarkę, to tam troszeczkę się przebudowała, tam już bramę wstawiłem, moim zdaniem fajnie to wygląda. Mi to się podoba. Mi to się bardzo podoba. Dobra, wiecie co, ja to sobie później pomaluję to ładnie, jakoś to zrobię takie fajne zakrąglenie, bo tak wiecie, gruberkiem to ja tak fajnie nie zrobię. Na razie w wstępie by było tak, ale to oczywiście będzie trzeba gruberem jeszcze ładnie poprawić. Więc jeżeli chodzi o gospodarkę, przebudowaliśmy niedużo, kolejna maszyna dochodzi, więc coraz ciaśniej się robi. Jeszcze myślę o wałach, bo z tego co wiadomo, to tam na wałach jak się wałuje, to chwasty nie wychodzą, ale chyba też powinno dawać drugą fazę nawożenia. Właśnie nie wiem, czy daje to drugą fazę, znaczy drugą fazę, czy daje to ogólnie nawożenie, bo jeżeli tak, to mi się wydaje, byłoby fajnie. No jeszcze póki dużo pola nie mamy, takie wały, to moim zdaniem fajna rzecz by była. Jak chcę pojedzieć, powołować, więc właśnie... Chodzi, że ładnie sypię tutaj, to sorgo.
No możliwe, wały, kurde, 40, dookoła 5 tam. 40 tysięcy kosztuje, więc powiem wam szczerze, że 40 tysięcy to nie, to trochę taki wydatek jest dość ciekawy. Więc wałami, tak jak mówię, zostawiam tak temat taki rzeka. Więc to pole, w końcu zaczynamy też ze zbieraniem kamieni w tym sezonie, więc z tego co mi wiadomo, chyba, nie chcę was skłamać, jak się pozbiera kamienie, to tych kamieni będzie mniej, nie chcę skłamać, i te mniejsze będzie właśnie można wciskać, wałami, więc to byłoby fajne takie, w sumie byśmy się oderwali od tego zbierania cały czas kamieni, jeżeli to by się by było prawdą, więc na przyszły sezon byśmy mogli już myśleć o wałach posiewnych. Więc no zobaczymy, czy to jest prawda. A jak nie, to zawsze wiecie tam, jak powiem, się dogadamy z firmą i zawsze będzie można jakoś się sprzedać, czy jakiegoś rolnika by się sprzedało je w razie tego, jakby naprawdę takie były nieopłacalne te wały. Więc tak, rzepak skosiłem poza cineczkiem tamto pole obok gospodarki. Sprzedałem miód, ale za miód tam chyba dostałem 1100, więc ten miodzik taki jest, jaki jest. Jeżeli chodzi o warzywa, to wszystko, no to będziemy chyba wiedzieć najbardziej o opłacalności po sezonie tym, znaczy po sezonie można powiedzieć, jak tam do żniw znowu dojdziemy, to będziemy widzieli czy naprawdę to taki fajny interesik jest opłacalny, tak czy nie. I co? I wybiłem się z tego, bo sprawdzałem, czy znowu softbox nie piszczy. Coś chciałem powiedzieć i kurde, zjadłem to. 180 tysięcy na koncie cały czas, w sumie zarabiamy pieniążki, cały czas coś tam podpowiadacie. Podpowiedzieliście, że niby w ogóle to inaczej znaczki też w zimę są. Pojawiają się. Więc troszkę takie dla mnie, no szczerze powiedziawszy, ciekawe, skoro jeżeli jest ciekawe, czy to jest prawda. Będziemy musieli właśnie w zimę w takim razie gdzieś tam pobiegać. Aczkolwiek jak ja przebijaliśmy sezony, czy sam, czy z siekierą, to chyba zimy nie było ani razu, co? Ja jeszcze zimy nie widziałem. Więc śnieg mamy wszystko oczywiście powłączane. Ale szczerze powiedziawszy, no jeszcze śniegu tego nie widziałem. Się leżą za krótki sezon, wiesz? Możliwe, no. Też tak może być, no wiesz, to w sumie się wyrabiamy, tak? Aczkolwiek no możemy dać ci ten dłuższy sezon na przykład, tak? To wiesz, to dla mnie to jest... Dla mnie to możemy spróbować te dwa dni dać przykładowo seasons, tak? Trzy. Fajny no to... czas na pięć, jak jest to fajnie leci, tak idealnie wręcz. To mi się wydaje. Jak sobie gram na single, jak miałem na piątkę, to fajnie. Znaczy to wiesz, tam z czasem to właśnie temu my nie kręcimy czasu tylko na odcinku ani nic, bo tak po prostu czas jeden to wiecie, to parę odcinków się nagra i wiecie, miesiąc kolejny do przodu, więc no zobaczymy jak to wyjdzie. Ogólnie na tym polu jakoś strasznie dużo kamieni. Na to jakoś dużo kamieni się nie pojawia. Właśnie nie wiem, czy to nie są w ogóle malutkie te kamyczki, które można cisnąć wałami, wiesz? To? Kurde, no weź zobacz. I nie wiem, czy dzisiaj wałów nie zakupić też. A no, w ogóle jest to koło, no. A tu są na przykład większe już. Nie. Nie. Tak z daleka jakoś wydają się porce, większe. Porce, bo są największe, wiesz? No ale tutaj, zobacz, paki, tu są głazy. O, na tym polu będziemy musieli zbierać kamienie, czyli w takim razie dzisiaj, może nie w dzisiejszym odcinku, ale w przyszłym... Aczkolwiek, kurde, mamy pieniądze, ja bym chyba nawet zaryzykował, wiesz, co tym się udawało spróbować. Kurde. Albo wypożyczyć je, o. No zbierasz kamień tak czy jak dzisiaj wypożyczymy. Tylko kurde, mnie to dziwi, że trochę to w sumie złe pole robię, bo w sumie nie ma sensu tego pola. Nie ma sensu tego pola teoretycznie zbierać kamieni, bo możemy to wałami docisnąć, więc. Kurde. Zobaczymy właśnie jak na kolejnym polu. Tamto pole wydaje duże kamienie, czyli nie wiem, bo to jest pierwszy raz. No nie wiem jak to nawet. Nie wiem jak to nawet powiedzieć. Nie wiem. Powiem suspenda z podszczepkami. A co, już zbiornik masz? No. O, no to tak, tam zbiornik jeszcze wyciśnić jeden? Na luzie chyba. No to kurde, fajnie. Ile, po ile, znaczy ogólnie jeżeli chodzi o sorgo, to my go nie sprzedajemy. Teraz sorgo jest po 1700, więc ładna cena. Jeżeli chodzi o właśnie, jak mówiłem, sorgo, to sorgo jest specjalnie dla kur. I teraz sorgo miało być, na którym polu? Miało być koło gospy, na tym większym. Właśnie przydałoby się jakąś notatkę później sporządzić. Gdzie co siejemy? Dwa największe pola, tak? Czyli dobrze mówię? To pole, tak, dwa największe pola miały być w jęczmieniu. To pamiętam. I tutaj na tym polu, gdzie jest sorgo, to by się przydało chyba rzepak siać. Tu gdzie kosisz. Średnią teksturę. Co? Średnią teksturę ma to sorgo.
Czy ja wiem? Znaczy właśnie nie wiem jak to, nie wiem w ogóle jak Sargo wygląda w realu, ale jeżeli tak się kosi wysoko, to może wiesz, może w realu też tak się wysoko kosi, co nie? No tego to ja ci już naprawdę nie powiem, bo no nie jestem obeznany. Kurde, no strasznie mocne kamyczki tutaj z tego pola sypią, nie wiem, czy to faktycznie się wałami ciśnie, czy nie. Kuszą mnie te wały coraz bardziej, bo te niby tam kamienie tam gdzieś parę procent też tam zabierają, tak? Tego plonu potencjalnego. No tutaj, no ja nie wiem, czy to są małe, czy to są duże kamienie. Jakby wygląda, no nie wiem, mieszcza o to, więc dajcie znać właśnie, co wy tam myślicie. Jakie to są w ogóle kamienie, zaraz skończymy to pole, to dam ci... Chyba nawet mi się da, że w miarę jakoś tam byśmy skończyli to w tym samym momencie. Gdy ty byś zgruberował to pole po Sorgu, to mniejsze, to ja bym tam z chęcią pozbierał kamienie. No i śmiech, ale to Sorgo śmiesznie, bo tam przylepie wygląda. Teksturę dziwną ma. Dobra, teraz żeby kurde fędzika nie przerysować. Jezu, John... O, właśnie, o tym mówiłem. Kurde, śmiechem, żartem, nasz Johnny już zaraz 8 to godzina będzie, więc... On już na tej gospodarce to trochę już porobił. No w sumie pierwszy ciągnik jest, tak? Pierwszy od nowości fend. Śmiechem, żartem, chyba tam fend też takie fajne, bo to godziny już ma nałupane. Więc te maszynki, jak widać, no u nas robią. Trochę 5. No to jest różnica. No. Powiedz mi, czy będziemy za jakiś tam czas wymieniać, powiedzmy, jakiś gruberek nasz, na jakiś, powiedzmy, 5-metrowy? Tak się przyglądam teraz na nasz, tylko właśnie nie wiem, czy jakieś są 5-metrowe fajne, bo tak teraz patrzę, tak kurde, jadę, jeżdżę. No to w sumie Amazonka chyba najładniejsza z tych wszystkich jest z tych kultywatorów, tak patrzyliśmy. Zaraz zobaczę właśnie, czy jest, chyba nie przypominam sobie, żeby była 5-metrowa, chyba tam tylko 6 od razu była. Aż zaraz sobie z ciekawości luknę. Kultywatory. Jest, ten Lemken. Ten kurde Lemken w sumie brzydki jest, to nie. Sobie odpuścimy, poczekamy, jakiś ciągniczek sobie zakupimy i wtedy będziemy szaleć. Kurde, cały czas ktoś się do mnie dobija. Jezu, jak widzicie, jest cały dzień siedzę, coś tam robię, ogarniam, to nikt do mnie nie zadzwoni, tylko włączę, klikniemy ten magiczny F9, zawsze wszyscy się do mnie dobijają, co czegoś chcą. No ale teraz jeszcze w ogóle te filmy trochę tak nieregularnie wychodzą, ponieważ dzisiaj nagrywamy odcineczek na dzisiaj, tak jak było wczoraj. Dzisiaj nagrywam jakby jeden teoretycznie odcineczek, później wieczorem. Będziesz wieczorem? Będziesz na pewno. Będę. To dzisiaj się spiszemy później, znowu, bo zaraz tam mam parę spraw do załatwienia, ale dzisiaj już wczoraj też mieliśmy nagrywać, ale w sumie ja wyjechałem dość wcześnie, gdzieś po 15, wróciłem do szkoły, w sumie od razu pojechałem, może powiedzieć. I tak to wszystko się kręci, że teraz no mówimy, że nagramy filmy na zapas, a w sumie nie ma czasu się spiknąć, ale dzisiaj, że jest sobota, dzisiaj no w sumie nie mam co za bardzo robić, jakieś tam drzewo nanosić, tam coś tam, już takie pierdoły, to cię pogarniam to wszystko i będziemy dalej lecieć. Będziemy dalej lecieć sobie tutaj z pracami. No w przyszłym odcineczku tutaj już siewy zaczynamy, może jakiś siewniczek nowy? O. Właśnie myśleliśmy właśnie o tych siewnikach, no i też podradziliście, oczywiście zapraszam na Discorda, bo też tam dużo tam konwersacji idzie, jeżeli chodzi o WDSK2. Link macie w opisie, no ale jeżeli chodzi o siewnik, mówiliście, żebyśmy się tak nie pchali w te duże siewniki szybko, żebyśmy sobie odpuścili i kupili jeszcze jeden 3-metrowy, więc najszybciej, najprawdopodobniej, tak myślę, że kupimy sobie tą Amazonkę. No póki mamy pieniądze, trzeba korzystać z tego pole. Dobra, jesteśmy po krótkim cięciu. Okazało się, że dysku, miejsca na dysku nie mam, ale to było halo, spokojnie. Okazało się, że mam 2 TB filmów niepotrzebnych i jeszcze w koszu miałem tyle filmów, bo wiecie, tam już tylko sobie montowałem, to tam wiecie. Właśnie niby ten kosz jest fajny w Windowsie, ale też czasami nie jest fajny, ponieważ jak wrzucam do kosza, to zawsze z przeświadczeniem, że mi to się usunie, nigdy za bardzo tego kosza nie czyszczę, no i... 400 plików było, tam terabajt z hakiem ponad, no prawie 2 TB, więc ciekawe, powiedzmy jak tam u ciebie pole, kończysz pomału już? Kończę, no. Dobra, więc o czym my mówiliśmy? No właśnie. I wybiłem się z tropu. Siewniku. O siewniku, że będziemy najszybciej kupywać, bo tam, no tą Amazonkę widzimy, chyba najszybciej ją kupimy. Bo ten kun, no to jest, kurde, z 220 koni, no to mi się daje, że możemy o tym kunie zapomnieć.
No bo ten kun jest za duży, no nie mam takich maszyn, a jeszcze taki drugi 3-metrowy, jakbyśmy latali na dwa siewinki, bo w sumie no mamy, ten mały siewink do Fenda jest, tak? Ścipowaliśmy go, nie oszukujmy się, ale ten Fend moim zdaniem siewinkiem fajnie wygląda, tym małym. No i na dwa będziemy latać, a za jakiś czas po prostu wymienimy na jakiś większy, nie musimy, no ogólnie ten, właśnie taki był pomysł, że ten 6-metrowy od razu kupić. No ale mówili się, że nie, poczekaj jeszcze, to się wstrzymujemy z tym. Dobra, ja już ogólnie skończyłem. Tutaj jeszcze może podjadę, po tego pola na razie powiększać nie będę. To już powiększę pod odcineczkiem, ogarnę. Jadę ja na Sorgu jeszcze i... no... Darna, uciekaj. Jadę ja na Sorgu i fajnie byłoby, żebyś to Sorgu, jakbyś pomału, tam dużo ci zostało? Trochę jeszcze, no. Kurde. Kurde, dobra, to ja trochę z tego Sorga jeszcze pokultywatoruję. Albo wiesz co, pokażę w ogóle Sorgo. O, się zamienimy, bo z tego Sorga jeszcze... Pamiętam, tylko przyjechałem dwa przejazdy. A daj, tam sobie trochę pokoszę, coś tam spróbuję. To pełno? Co sobie, no. O proszę, co, mamy dwie przyczepki pełne? Tak. O proszę, 53% mamy, więc... dobra, to mi się daje, że w tym czasie, póki tam się wysypiesz, to ja wezmę Fergusona i żeby było szybciej, jedziemy na sklep. Jedziemy na sklep, halo, o, trzeba mi się odpalić. Jedziemy na sklep Fergusonem, dobra, teraz tylko się w bramie zmieszczę. Ogólnie, czy ktoś wie, jak się obraca bramy w farmingu, w tym budowaniu całym? Bo ja w ogóle za cholerę nie mogę obrócić bramy, tylko stałem tak, jak jest. Fajnie byłoby, żeby wyjazd nie był w drugą stronę, ale nic się nie stało. Jest oczywiście, jak jest, więc kamienie, no, nie szukujmy się, co będzie najgorsze na największych polach, ale musimy... musimy ze wszystkich pól zabrać kamienie. Więc w tym sezonie będziemy czarnie tym 5-metrowym, no ale później mi się wydaje, że już jak będziemy mogli wałami te kamienie wciskać, to na pewno kupimy wały, to jest bardziej niż pewne, w ogóle są wały do sprzedaży. Ale to są wały ilu metrowe? 24-metrowe, 350 kogin, to wiecie, no, na dwa ciągniki nie będziemy się ciągać, tak? Bez sensu jest, czy ja przyjechałem właśnie w sklep? Nie, myślałem, że przyjechałem w sklep. Ferguson, ile Fent mówiłeś, ma motogodzin? 5 niecałe. 4,7. To nasz Ferguson ma 5,3. No nie oszukujmy się, no u nas, szczerze powiedziawszy, no najwięcej robi John Deere, tak? Szymon by nie jeździł, zawsze John Deere jedzie. Nie mówimy o tym Fergusonie nieźle, ten Ferguson daje sobie radę, ale jakoś tak idealnie, nie wiem. Dobra, zbierasz kamieni, czy to możemy konfigurować opony? A jakieś. A dajmy sobie te, takie byłyby ciekawskie, więc 5 metrów kupujemy i 52 tysiące uciekło z naszego konta na kolejną maszynę, która. No przyda nam się. Przyda nam się. Gospodarka już coraz mniejsza się robi, więc. Może o rozbudowywaniu nie powiemy nic, mi się wydaje, bo jak postawimy gospę z krowami, to tam na pewno część maszyn jakiś tam przejedzie na pewno, więc odchudzimy tą gospę. No ale tak czy siak, no kiedyś na pewno będziemy musieli tą gospę sobie powiększyć. Ale powiem ci, pasuje do Fergusona ta maszynka. Fajnie wyglądają razem. Właśnie, ile ta maszynka potrzebowała, ma zapotrzebowanie koni? 120! To nawet nasz fędzik da radę. No ale o fędziku to nawet lepiej nic nie mówmy. Bo to brzydko będzie wyglądało. Więc zbieramy, co z kamieniami robimy? Gdzieś na razie na kupę sypiemy, bo także kruszarka trochę daleko jest. Bo kruszarka, z tego co wiem, to jest tam na dole. Tam, nie wiem, na farmie gdzieś wysypiemy. I... no mi się chyba też tak wydaje, żebyśmy po prostu na farmie wysypali, bo szczerze powiedziawszy, to trochę daleko jest tam jeździć, tak na kruszarkę te 40 na godzinę. Nazbierajmy, tak, w sumie za to pieniędzy za dobrych nie ma. Dobra, wiecie co, myślę, że tak przyjedźmy po cichu po naszym polu. Pieniędzy to dobrych nie mamy. Nie oszukujmy się, aż takich fajnych nie mamy. A zawsze nam się coś to zawsze przyda. Dobra, maszynkę sobie tutaj zwiążę. Michał na sobie tutaj stoi, a ja idę sobie wezmę sobie od ciebie kombajn. Kombajna. Kurwa, mam pełno. Kury mają pełno, tak? Tak, do silosu nie mamy sobie. No tak, do silosu. Dobra, więc tutaj parę przyjazdów sobie zrobimy. No i wszystko, dobra, więc włączamy. Ole, że się pod motwito opuścił? O, zawsze opuszczam. W życiu tak się nie robi. Dobra, to by ci się nawijało na motwito to wszystko. A nie, tak to normalnie podnoszę, ale potem jak odjeżdżam to se ten. A. Puszczam.
Dobra, cyk, więc kurde, to no jeszcze 400 mamy, więc szczerze powiedziawszy, o Jezu, że jak kliknąłem. Szczerze powiedziawszy, no nie spodziewałbym się, że tak Sorgo sypnęło. No i dobrze, Sorgo będzie mieli na zapas, to myślę, że to pole, które będzie jedno obok. Mi się wydaje, że powinno tylko tyle nam wystarczyć w przyszłym sezonie. Te kury aż tak dużo, aż tak nie jedzą, jakby się wydawało. Dobra, 6 kolejnych minutek, zaraz będę musiał, jak mówię, dzisiaj taki jest napięty grafik, no ale wieczorem będę mieć luźno, na dzisiaj też trzeba jakiś odcinek wrzucić. Na dzisiaj trzeba jakiś odcineczek wrzucić, temu tak troszkę się spinam z tymi odcineczkami, ale dzisiaj wieczorkiem nagramy tak dzisiaj, no dzisiaj w sumie przykład ogarniemy to, jakbym ci, jeżeli ci się nudzi, to mogę na serwer zostawić włączony, to byś coś tutaj poogarniał. Oczywiście ja bym tutaj można na poprzeczniaku tutaj zostawić, koło mnie. Kurde, czy jeszcze będzie jeden zbiornik? A będzie jeszcze jeden zbiornik, to jest silny będę. U Sorgo ogólnie drogie jest. Tam gdzieś 1700 chyba cen widziałem. Jak to właśnie z wahaniami tych cen? Jest 1700. Największy niby w styczniu, w lutym, nie wiem. Ja tych wahań cen nie ogarniam. Więc kolejne 30% mamy. No, top liner, trzyma to godziny. Fajnie to wszystko w ogóle teraz stuka w tym farmingu. Podoba mi się to. Ale brakuje mi trochę, te tekstury tak dziwnie znikają. Jeszcze farming bym mógł te tekstury dopracować. Nie wiem jak tam, nie wiem co na ten temat uważasz, ale moim zdaniem tutaj farming jeszcze mógł bardziej dopracować te tekstury kombajnu, bo tak widać, że tak wciąga, no i znika. No widać to. No na plus na pewno to, że w końcu w headerze jakby, jak bierze się powiedzmy pół headeru, to pół headeru wciąga teksturę, a nie cały header, tak jak było w poprzednich farmingach. To było takie trochę moim zdaniem słabe, no ale jest jak jest, moim zdaniem nie ma co narzekać, więc jeszcze jeden zbiornik powinniśmy nakosić, tak prawie, że pełny. Prawie, że pełny. Więc Sorgo sypnęło ładnie, więc kury powinny właśnie chyba, kurde, wytrzymać. A jaki on to się dokupi tam pszenicy, tam pszenica droga nie jest. To na dwie im wystarczy na parę miesięcy, więc no moim zdaniem to jest dobrze. Szkoda, że nie jest napisane zapotrzebowanie paszy na ile. To moim zdaniem jest dość słabiutkie. Bardzo, no bo tutaj nie ma pokazanego na ile, czy coś, no nic. Po prostu mam napisane, że jajek mamy 750 sztuk tylko dopiero na produkowany tylko, albo aż na produkowanych teraz sierpień, zaraz będzie zima, więc poprzywijamy w zimie nie będziemy sprzedawać, ale kokosów zdrżniemy za te jajka, więc no kurniczek, powiecie, zapytacie się, czy kolejny kurnik będziemy stawiać. Kurde, na krowach, no i zależy jak będziemy się rozbudowywać, jak będziemy stali finansowo, ale mi się wydaje, że kolejny kurnik, nie wiem, czy to też nie będzie za fajny hajs. No i dobra, kolejne 50% nakosiliśmy, więcej już nie ma, więc ja już rozkładam. Bo ja dołączyłem drugi raz. Więc rurę rozkładam, niech się wysypuje i ja idę pomału, zaczynam ze zbieraniem kamieni. Więc zobaczymy jak to w ogóle wygląda, gdzie to jest Ferguson. Ej? Gdzie jest Ferguson? A tutaj, minąłem go. Dobra, więc rozkładamy machinerię. Jak to się rozkłada? Coś wyje w ogóle? Tak. Dobra. Czy ja czy potem będę mógł zbierać kamienie, na przykład jak opuszczę? Nie, po tym nie mogę. Dobra, po tym nie mogę, to okej. No ale po tym mogę na pewno. No i uwaga, chwila prawdy, opuszczam. Kurde, 15 na godzinę? Latać? Ładnie. No, trochę za dużo, w realu to kurde przecież to ojojoj. No dobra no. Tam to ja do mnie mówię, 4. A tekstura się zmienia w ogóle jakaś? Jest jakaś zmieniona tekstura? Chyba nie widać, co? Nie. Ogólnie na sumie tak nie trzeba zbierać raz przy razie. Ale że no z reguły, wiecie, że będziemy jeździć raz przy razie, to bez sensu, tak jak dużo jest kamieni, to bez sensu tak podjeżdżać pod każde skupisko, więc no nie, widać, że jakaś tekstura się robi, taka sama co po kultywatorze, co nie? Więc fajnie, w końcu pierwsze pole bez kamieni będzie. Zobaczymy jak to odda, czy będzie jakiś, no w sumie nie, aż tak nie poczujemy tego. To jest tylko parę procent, tam to chyba 5%, jeżeli się nie mylę. Nie poczujemy tego aż dużo, ale ta maszynka na pewno nam... No, te kamienie tak brzydko wyglądają po siebie. A teraz fajnie, fajnie. Mam ogólnie już, to najlepsze, już mam 20% kamieni. No kurde. I powiem ci, że chyba będziemy musieli tak jak raz przy razie jeździć, ponieważ czasami kamieni nie ma, ale procenty mi lecą. Czyli niewidoczne jakieś kamienie, wiesz, takie malutkie kamienie też ziemi wyrywa. Mhm. Więc, czyli tak czy siak musimy raz przy razie jeździć. No dobra, no, mi to tam...
Rybka, kamienie się napełniają. Już mamy 500 kilo kamieni. Mamy 500 kilo kamieni. Więc te małe kamyczki, my wypożyczymy wały, albo poza odcineczkiem sprawdzę. Wypożyczymy wały, albo po prostu poza odcinkiem sprawdzę, jak to z wałami wygląda. I mi się wydaje, że zależy, jakby te wały się spiszą. Jeżeli będą dawać jeszcze nawożenie, to mi się wydaje, że mamy pieniądze, to możemy na wały zainwestować te 12 metrów. Żeby tych po prostu małych kamyczków nie jeść, bo może to po prostu te małe kamyczki bez sensu będzie tylko ten i cały czas, ale to fajnie wygląda. No w życiu tyle ja bym nie mógł jeździć w realu, no mi się wydaje, że ta maszyna by tyle razy się zapchała, że... No że, no nie, 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 nie. No nie. Dobra, jedziemy kolejne. Tutaj jakoś ciemno robi, zauważyłeś? W mi sierpień, już tak 16 godzin, jakoś tak strasznie dziwne jakieś cieni są. Są w ogóle długie światła? Co? O, jakie fajne teraz długie światła są, kurde! O, o, o! Są długie? Jak się to długie? Ctrl F. O kurde. Kurde, 50%. Tonę kamieni mamy. Ale jaja. No więc mi się wydaje, że jakby tak ten odcinek dzisiaj przyjdzie, te zbieranie kamieni będziecie widzieć nieraz, więc pożegnij się ładnie. Siema. No tak, czy tak, dzisiaj tak będziemy zbierać jeszcze kamieni nieraz, więc taki krótki odcineczek, krótki już, około 20 minut lekko. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się, cześć, do następnego odcineczka i cześć!